Cześć, nazywam się Łukasz Sztuka i od półtora roku jestem inżynierem testów w JD. W tym krótkim filmie pokażę Wam, czym zajmuję się na co dzień. Mój dzień zwykle zaczyna się od kawy, a później przeglądania raportów i maili z drugiej zmiany i nocy, dlatego że moje linie pracują 24/7. Dobra, wystarczy tego siedzenia przed komputerem, chodźmy na produkcję. Przed tym, jak projekt wejdzie w fazę masowej produkcji, konieczne jest wykonanie analizy designu produktu. Ja oczywiście zajmuję się analizą pod względem testowalności. Czym jeszcze zajmuję się na co dzień? Głównie utrzymaniem i serwisowaniem testerów, a czasami ich adaptacją do nowych rewizji produktów oraz optymalizacją ich cyklów pracy. Jakie testery mam na myśli? Przede wszystkim testery pomiarów w obwodach, w skrócie ICT, oraz testery funkcjonalne, w skrócie FVT. Ale to nie wszystko. W zależności od potrzeb używamy również testerów wykonujących automatyczne inspekcje optyczne, testerów wysokiego napięcia, testerów szczelności, a nawet testerów z komorami klimatycznymi i testów flying probe. Innymi moimi obowiązkami są na przykład odbiory nowych testerów. I niezależnie, czy są to testery w liniach automatycznych, czy manualne, przed wdrożeniem do procesu muszę upewnić się, że wszystko działa poprawnie i stabilnie. Ja na koniec dnia mam jeszcze spotkanie z klientem, na którym omawiamy zagadnienia techniczne, strategie testowe oraz zmiany w produktach. Na dziś to wszystko. Dziękuję za Wasz czas i być może do zobaczenia niebawem w JBuild.